co u pana słychać? U mnie? Nic, nie mam komórki. To u pana słychać coś. Nie wyłączył pan komórki, panie redaktorze. Nie zawsze mam, muszę być... tak. Mężczyzna ma jedną synapsę w gleju, w związku z tym, jak są dwa czynniki typu mikrofon i komórka, zawsze się rozproszysz i zaplączysz we własne sznurowadła intelektualne. Więc musisz jedno odłożyć, żeby się drugim skutecznie zająć. Antropolog ci to mówi. Jakoś sobie czasami poradzić potrafię. Ale jakość to nie jest jakość. A powiedz mi, czy pan redaktor przed chwilą wziął gazetę do ręki? Tak, ale się rozczarowałem, to jest Gazeta Polska Codziennie, czyli taka bardzo rozwodniona wersja Gazety Polskiej. Ja kupuję tygodnik, bo tam jest treściwie i konkretnie, a ta Gazeta Polska Codziennie to jest to samo, tylko więcej wody. Ale? Ale za to jest aktualne i codziennie, to jest jej zaleta. Nie, tygodnik jest jeszcze bardziej aktualny. Radosław Sikorski jest podmiotem dzisiaj. Na zdjęciu Gazety Polskiej Codziennie dzisiejszego wydania są Pudel i Zdradek. Państwo sobie mogą sami odpowiedzieć na pytanie, cóż to za twarze tam. A jak pan myśli, co powinno się zdarzyć w polskim parlamencie po takich wypowiedziach, jakich udzielił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski? Ale czy one są jakoś straszliwie bulwersujące dla kogokolwiek? Bo dla mnie w ogóle dosyć oczywiste rzeczy powiedział. Po pierwsze, przyznał się de facto, że znał jakieś ważne tajemnice i zatrzymał je dla siebie. No to przestępca i but, bo nie robi się takich rzeczy po prostu. Kulturalny człowiek w takiej sytuacji mówi, że posiadł jakąś wiedzę bardzo istotną i groźną, ostrzega sąsiadów typu Ukrainę, że mocarstwo ma takie zamierzenia, jedzie do NATO i opowiada, no wszędzie o tym opowiada. No i proszę pana, więc zatrzymał tajemnice istotne, teraz wrobił z kolei swojego kolegę Tuska, bo po latach jak strzeli coś takiego, że dawno się zdarzyło, to obaj wychodzą na jakichś konspiratorów z Putinem. Ale od dawna o Sikorskim się mówi, że właśnie, że jest but, nie uśmiecha się nigdy, że jest solistą, nie gra w drużynie, nie jest lojalny wobec kolegów. Partię zmieniał wielokrotnie, przechodząc od skrajnej prawicy, jak na Polskę, rząd Jana Olszewskiego, do właśnie formacji, która się od SLD niczym nie różni. Platforma Obywatelska się od SLD nie różni niczym, jeśli chodzi o koterię, podejście do spraw ważnych dla Polski, sojusze międzynarodowe, służenie temu czy innemu mocarstwu i tak dalej. No więc się przeflancował przez tyle grządek, że właściwie teraz się przeflancował na jakąś kolejną, tylko jeszcze nie odkryliśmy na jaką, nie wiem na co gra, że w Ameryce ekspertem zostanie. Czy nie wiem, no bo tam w Ameryce opublikował te swoje rewelacje. Czy może chce w Moskwie zostać ekspertem? Nie wiadomo, co robi, to jest. A jak pan myśli, bo powiedział pan o trójce i przypomniał ten miły epizod w naszym życiu. Więc, bardzo miły, tak. Więc zapytam pan, będąc w trójce był taki reportaż z wyjazdu do Puszczy Amazońskiej. Tam pan poznał wodza Indian, z którym pan walczył. Dmuchałem z nim wspólnie, z wodzem dmuchaliśmy. I jak pan myśli? Ale z dmuchawki dmuchaliśmy. Z dmuchawki, ale jaka będzie jego reakcja na to, co powiedział Radosław Sikorski? Reakcja wodza? Wodza. Jak przewidywalna reakcja wodza? Uwaga. Gdyby wódz usłyszał o tego rodzaju zachowaniach nielojalnych wobec grupy, bo to jest zachowanie nielojalne wobec Polski, że w 2008 roku nabywam strategiczne informacje, że Putin w ogóle wypowiada takie koncepcje, nie? To już jest jakoś intrygujące, niebezpieczne potencjalnie i tak dalej. Więc zachował się nielojalnie wobec społeczności o nazwie Polska. Zdradek Sikorski tak się zachował. Nielojalnie wobec swoich kolegów z partii. Nielojalnie wobec fumfla, który go ciągnął do rządu, czyli wobec swojego fumfla Donalda. Trzy nielojalności to wódz by go dmuchnął po prostu z dmuchawki zatrutej, albo banicja by była zastosowana wśród Indian amazońskich. Dwie proste drogi. Tak jak w plemionach berberyjskich, tak jak w plemionach papułaskich, na tego rodzaju nielojalne zachowanie jest wykluczenie. Albo poprzez wykluczenie z życia, albo poprzez wykluczenie na pustynię i tam sobie sam gin. A jak pan myśli, a jak będzie w Polsce? Jakie konsekwencje poniesie Radosław Sikorski za to, co powiedział? Żadnych, moim zdaniem. Dlaczego miałby ponieść konsekwencje? Przecież gra w grupie z SLD i PO i nie widzę powodu, żeby ta grupa karała za coś takiego.
normalnie się zachował w ramach obyczajowości tych grup dwóch. Nie, bo powiedział coś, czego nie powinien powiedzieć, jeśli to prawda. Jeśli to nieprawda, to co powiedział, to znaczy, że się skompromitował, że to jest człowiek ale poważny. Ale proszę pana, te grupy dwie kompromitują się na co dzień i właśnie na tym polega różnica między, w cudzysłowach mówię, prawicą a lewicą w Polsce, że prawica może się skompromitować, a lewica cokolwiek zrobi, to nie jest dla niej kompromitujące. Można przyjść ze świńskim łbem do parlamentu i to nie jest wykluczające towarzysko, taki rodzaj zachowania. W gruncie rzeczy poniżenia instytucji Sejmu, instytucji posła i tak dalej, tego rodzaju zachowania nie przystoją w pewnej grupie. No, dżentelmeni nie robią niektórych rzeczy. Nie mówię już o wibratorze, bo to po prostu w poranku nie bardzo pasuje do rozmowy. No, natomiast lewicy wszystko uchodzi. Oni są grupą bez zasad. Resortowe dzieci nie zostały wychowane na przykład w rycie chrześcijańskim, gdzie jest napisane 10 przykazań i czegoś się nie robi, a coś ci zalecam. Oni modyfikują swoje podejście do spraw na bieżąco. Jak mi jest wygodnie w tyłek, to siadam. Nieistotne, na czym siadłem. W związku z tym nie mogą się, z definicji lewica się nie może skompromitować, cokolwiek by zrobiła. Od lewicy oczekujemy, że będzie robiła różne brudne interesy. W związku z tym my też nie mamy wobec nich takiego wysokiego standardu, że nagle skłamał, to o, wykluczymy go. Jakby Kaczyński skłamał, to byśmy go wykluczyli społecznie i we wszystkich gazetach pisali. A jak jakiś kłamie, proszę pana, Leszek Miller, to jest normalne, że kłamie. Nawet Leszek Miller powiedział wczoraj, że Radosław Sikorski się skompromitował. Albo skompromitował Donalda Tuska, albo sam siebie skompromitował, bo albo powiedział tak, jak było, albo powiedział coś, czego nie było, więc to jest tak, czy owak powinien ponieść tego konsekwencje. No, są no ale takie... powinien, nie, ja moim zdaniem nie poniesie żadnych. Jakie miałby ponieść? Że co? Przestać być marszałkiem Sejmu. Ale przestać być, to on musiałby chcieć przestać być. Nie, no chyba, bo można go w procedurach demokratycznych, które obowiązują. A to nie jest jeszcze... przestać być, tylko wywalić. Trzeba go wywalić, wbrew jego woli. Go wywalić właśnie. No tak, ale to moim zdaniem się nie zdarzy, wie pan, bo kto zamiast? Czy PO w swoim rękawie trzyma jeszcze jakiegoś Asiorka? Tego nie wiemy, ale na pewno jest Sławomir Nowak na przykład, to wrócił jest? Do parlamentu. Nie znam. Wy właściwie można powiedzieć, że jesteście sąsiadami, bo on jest też z Pomorza, więc... Ale też... na pewno z tego gorszego kaszubskiego, a jestem z Kociewia, z tego lepszego Pomorza. No, bo taki kiedyś był ministrem transportu. Był... A ten, od zegarków ten, ta palanteria cała, ten ale... gogo w garniturkach, tak? Tak, to ten. No tak, może zostać marszałkiem Sejmu, tylko moim zdaniem wieku nie ma odpowiedniego. Ale marszałek powinien być taką dostojną matroną, to już od Nowaka bardziej pan Grodzki pasuje. Ten, który się przebiera za kobietę z torbami chodzi, bo taką ma posturę marszałkowską. To ma. Byłoby może dobre takie symboliczne zakończenie kadencji jak, tego jak parlamentu. Senator z Rzymu też wygląda trochę, pan Grodzki. Z fałszywym dowodem osobistym chodzi, to już omawialiśmy tę sprawę, bo tak, w każdym prawda. Jego włosie są męskie komórki, a rząd polski mu wpisał, że jest kobietą do dowodu, czyli ma fałszywy dowód osobisty, powinien być aresztowany natychmiast za posługiwanie się fałszywym dokumentem w parlamencie. Ale w Ameryce Południowej, którą tak pan bardzo lubi, chodzenie z fałszywym dowodem nie jest czymś po pierwsze niecodziennym, nie, a po drugie... Chwileczkę, tam nie ma fałszywych dowodów, gdyż się, dowód się kupuje w urzędzie i możesz sobie kupić na dowolne nazwisko w dowolnej liczbie, więc trudno mówić, że one są fałszywe, bo w urzędzie kupujesz, czyli są prawdziwe. A tutaj no, on nie kupił, tylko państwo polskie swoją mocą i autorytetem poświadczyło nieprawdę. W Ameryce Południowej to jest korupcja, tak? Wchodzę i mówię, potrzebny mi jest dowód osobisty, a proszę, na jakie nazwisko? Włodzimierz Lenin, proszę uprzejmie, wystawiamy. I jeszcze drugi chciałem na jakieś inne nazwisko, proszę bardzo, $10. A ile pan redaktor ma takich dowodów osobistych? No mam parę... I na jakie nazwiska? Proszę, na swoje, bo to jest najfajniejsze. Ostatnio posługiwałem się prawem jazdy moim meksykańskim, jak najbardziej legalnym, gdyż lepiej się posługiwać w Polsce meksykańskim prawem jazdy, bo nie ma gdzie nabić punktów, a mandat muszą mi wysłać do Playa del Carmen. To nie mają na znaczki, bo mają przewidziany znaczek najprostszy tylko, a tam by trzeba 17 znaczków nakleić i wtedy ja nie muszę składać propozycji korupcyjnych, tylko on widzi ten stos papierów, który musi wypełnić dla obywatela zagranicznego i jeży mu się włos na wszystkim, co ma i mówi, panie, to ja chyba pana pouczę. Ja mówię, niech pan poucza, stoję, czekam.
No ty i tak pewno mandatów nie dostajesz. No, dostaję, bo ja nie mogę złożyć propozycji korupcyjnej, gdyż oni zawsze myślą, że to jest ukryta kamera. Ale wystarczy autograf, przecież autograf i to już jest zadośćuczynienie. Tak, przepraszam, przyjeżdża na komendę i potem widać książkę z podpisem pana Cejrowskiego w schowku na rękawiczki. No to jak szef to widzi, to mówi, czyli wziąłeś wrzątek. A nie dla mnie. Nie, no to przecież mógł być na jednej z licznych promocji. Ale nie wolno mu tego w radioli. Nie, ale ja myślałem, że autograf po prostu na kartce papieru. To tak, też żeby... nie wolno. Nie wolno? Pustych kartek nie podpisuję, bo tam można coś dopisać u góry i wtedy wychodzę na durnia. No to jest prawda. I tak źle, i tak niedobrze. Czyli jak mam wejść w posiadanie meksykańskiego prawa jazdy? No idzie się na policję i po prostu kupuje. Trzeba oddać polskie, które oni niszczą. Niszczą wtedy polskie. To nie jest żadna sztuka, tylko to jest normalna procedura urzędowa. Kiedy człowiek przebywa za granicą dłużej niż x dni, zazwyczaj to jest na przykład 30, czyli na tyle, na ile można wjechać bez wizy, albo 90, w różnych krajach różnie, w Meksyku chyba 90. Więc jak się przekracza ten 90 dzień, to ustawa mówi, że trzeba wymienić swoje prawo jazdy polskie, które działało do 90 dni, na miejscowe. Tego sobie życzą. No to się idzie i się wymienia. I oni to wymieniają darmo, zabierają polskie, wydają meksykańskie. I potem jak się przyjedzie do Polski, to trzeba w ciągu 90 dni wymienić meksykańskie z powrotem na polskie. Czy tego uczą na studiach gender? Co prawie jazdy nie było, aczkolwiek były takie zajęcia, na których była mowa o tym, że na przykład balet dyskryminuje osoby bez nóg i też rozmawialiśmy o tym, że... No, oczywiście, że dyskryminuje. No właśnie, a nie powinien. Jak to nie powinien? Z istoty swojej nie może nie dyskryminować ludzi bez nóg, gdyż polega na nogach. Ale... Tylko wyjaśnię, bo może redaktor Wojciech Cejrowski, to jest... Pani jest autorką artykułów tygodniku Do Rzeczy. No domyśliłem się z kontekstu rozmowy Państwa, tak. Artykuł, ale także książki, która w przyszły poniedziałek wyjdzie, to będzie taka trochę większa wersja tego, co się pojawiło w gazecie. W gazecie jest tylko fragment. Pytam Panią teraz, czy ktoś to będzie czytał, bo to zasadniczo można się domyślać w większości tych informacji, które Pani zawarła w artykule. W związku z tym ja przeglądając taki artykuł, niczego nowego się nie dowiaduje, tylko ma może spisany katalog pewnych zdarzeń. No ja szczerze mówiąc myślę, że mamy dość dużą dezinformację, jeżeli chodzi o gender. Ciągle słyszymy o tym, że to po prostu jest zbawienie, że to jest najlepsze, co może nas spotkać. Ja nie wiem, czego spotkać. Pani słucha, wie Pani, bo ja w kościele na przykład w czasie kazań nie słyszę, że zbawieniem jest gender, tylko Jezus Chrystus. Bo nie słucha Pan z Pani Środy. No nie, bo to jest kolejna klepacka, która nie ma nic do powiedzenia. Uwaga, ona jest etykiem, tak? Nie ma innej etyki jak etyka chrześcijańska. Wszystkie inne etyki są wybrakowane o jakiś element etyki chrześcijańskiej. Czyli wszystkie inne są kłamstwem. W etyce chrześcijańskiej jest zapisane ochrona życia. Nie wolno zabijać, tak? U Środy, w jakiejś dziwacznej rzeczy, którą ona nazywa etyką, wolno zamordować niewiniątko w łonie matki. Czyli to nie jest etyka, tylko to jest jakieś oszustwo od początku do końca. Jeżeli chciałaby być etykiem, to powinna być wyłącznie etykiem chrześcijańskim, czyli pójść na teologię zasadniczą. I tam w ramach teologii by wykształciła się w etyce chrześcijańskiej. Nie ma innej etyki poza tą jedną. Kropa. Doradzał Wojciech Cejrowski, jest 7:48, środa, 22 października. Słuchają Państwo poranka. Środa normalnie, dzień tygodnia. Tak? Środa, dobra. Dzień tygodnia. Doradzał w środzie, ale nie dniu tygodnia. Redaktor Wojciech Cejrowski, a my łączymy się z redaktorem Piotrem Witem, który jest w Paryżu. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo dziękujemy za korespondencję. 7:53, za 7 minut, godzina 8. To się musi rozpaść, prawda, panie redaktorze? Co się musi rozpaść? O, wiedziałem, że się zapytam. Ale co się musi? To, nie się zapytam, Francja... tylko ciebie pytam. A Francja czy się musi rozpaść? Pewnie nie, ale ten system musi się rozpaść, tak. Ten system zwany Unią Europejską i cała ta koncepcja, że są przetargi. Urzędnik powinien odpowiadać własnym majątkiem za swoje czyny i zaniechania, za dobre i złe decyzje i mieć szerokie kompetencje, tak jak bywało 300 lat temu. Sam kupuje ołówki i on decyduje, jakie ołówki do firmy kupić. Natomiast jeżeli źle działają potem, to własnym majątkiem odpowiada za taką złą decyzję. I to jest kropka. No.
Siedzę w budynku Pasty na 5. piętrze w studio naprzeciwko Wojciecha Cejrowskiego już ponad pół godziny. Zadałem pierwsze pytanie, co u pana słychać? Nie dostałem odpowiedzi, to jeszcze raz. A kiedyż to było, to pytanie padło? Nie padło? Nie, wcale nie, tylko proszę tam się przemknąć za księdzem do kącika, na razie nie ma mikrofonu, siedź na tyłku. A to co u pana przyjemnością słychać? Usiadłem. Co u mnie słychać, to moja sprawa. Chyba, że pan pyta o części publicznej moich działań, gdyż sferę prywatności mam daleko schowaną. Ukrytą. Dzięki czemu ją mam, bo jak się swoją prywatność opowie gdziekolwiek, to już się jej nie ma wtedy. Nie, nawet nie podejrzewałem, że pan zdradzi tajemnicę. A, wszystko dobrze, kwitnąco. Gdybym narzekał na moje życie, to bluźniłbym Bogu w twarz. Bardzo wszystko jest w porządku. Wszystko dobrze. Ząb nie boli dzisiaj i to też dobrze. Bo? No... Bo znaczy, że żyjesz. Nie, tylko cierpienie uszlachetnia i człowiek pamięta potem, żeby myć zęby, jak go ząb boli. Coś mi tam napchał do zęba, zaklajstrował mi doktor Romuś i teraz miało mnie nie boleć, a mnie boli od czasu, kiedy mi zaklajstrował i do poniedziałku mnie ma boleć. No to, ale doktor to... z Pelplina czy doktor z Warszawy? Niekoniecznie muszę się chwalić, gdzie jest mój ulubiony dentysta. No, i do poniedziałku muszę wytrzymać przez targi książki w Krakowie, które się dla mnie zaczynają piątek, sobota. Pan jedzie na targi książki? Tylko się spotykaliśmy na targi książki. Nie jadę, jest zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Sprawozdawczo-wyborczy. Miałem taką koncepcję, ją właśnie teraz wprowadzam w życie. Otóż kupiłem cały przedział klasy pierwszej za swoje pieniądze w takim pociągu, w którym wszyscy pisarze wracają. I zrobię taką biesiadę, będzie salon literacki w przedziale PKP. Trzeba będzie przynieść flaszkę wina albo nalewkę domową i kawał kiełbasy i będziemy wracali o 20.05 w jakimś takim literackim anturażu. I interpretacja gender nastąpi literatury, podzielicie nie, nam... tam o świństwach nie będziemy przy kiełbasie rozmawiać. Jakby przyszła jakaś baba o gender gadać, ja bym mi tak kiełbasę do gęby wsadził. Masz po smaku, dobra wędzona, najedź się kobieto porządnie, bo wy od tych diet wszystkich wam się w łbach przewraca i głupoty klepiecie. Kobieta powinna się dobrze najeść i wtedy nie myśli kwasem żołądkowym, który właśnie przy diecie się wydziela zawsze. One walczą tam 3 centymetry za dużo ma w obwodzie, zamiast sobie znaleźć chłopa, który powie, ja kocham twoje 6 centymetrów, możesz się utuczyć jeszcze, moja ty kochana barba papo, barba mamo. No jakby sobie znalazły odpowiedniego chłopa, to by spokojnie jadły kotlety i by się kulały po domu szczęśliwe w Krupniku, a przechodzą na te diety i są kwaśne wtedy i złe. Jest godzina. Więc na gender kiełbasę w gębę takiej na przykład środzie niech żuje dobra wędzonka, na pewno jej pomoże na mózg. 7:57. Słuchają państwo Poranka Wnet z budynku Pasty. Studio, podoba ci się studio? No, znaczy, można by troszeczkę przeszlifować mokrą szmatą, ale to zawsze. W radiu jest ten kłopot, bo nie ma kiedy przeszlifować, nie? To jest... się 24 na H nadaje, to tam palec na ścianie ktoś zostawił, który wcześniej grzebał nim w uchu i ten żółty palec przez całe lata tkwi odgnieciony. Bo ktoś pomyśli, że to prawda. No nie, to są takie kontrowersyjne plamy na tych ścianach w kilku miejscach. To wystarczyłby dobry odkurzacz i mop, ale jak to w studiu radiowym nie ma kiedy. To... Musiałbyś mieć dwa studia, wtedy można sprzątać jedno. Czy pani uważa, że redaktor Wojciech Cejrowski mógłby przynajmniej z jednym referatem wystąpić na takich studiach gender? Czemu nie, na pewno? Ja występowałem wielokrotnie. U pani profesor Siemieńskiej całe referaty wygłaszałem na zaliczenie. Ale to były dawne czasy, to były zupełnie inne gender. Ale mój intelekt od tamtego czasu się wyszlifował. I nawet byłyby to lepsze teraz z referaty. Wprowadzić bardzo łatwo dysonans poznawczy, bo te genderowe filozofie nie trzymają się kupy. Tam nie ma kręgosłupa, tylko jeżeli coś jest na kłamstwie, na fałszu zbudowane, to łatwo jest to rozsypać. A to spróbujmy. Spróbujmy. Jesteś na seminarium Performatyka wizualności w perspektywie gender. Czy mogła mi pani wytłumaczyć, co ten bełkot znaczy, pani Środa? Performatyka. Ale pani... I proszę, pani Środa, mandat 300 zł, gdyż ustawa o języku polskim zabrania i karze
wprowadzania słów obcych w miejsce istniejących ale w Polsce. Ale poczekaj, żeby była jasność, nie wiadomo, czy tam pani profesor Środa w ogóle jest. Ale ona wszędzie się ładuje. Ale tam akurat może jej nie być. W Instytucie Badań Literackich ja akurat nie miałam zajęć z panią Środą. Nie przypominam sobie, czy ma tam zajęcia. Dobra, to archetypiczna akurat... Środa jakaś. O, to już brzmi... Ale myślę, że problem byłby wywód o dietach, bo tutaj genderyski uważają, że te diety to wszystko wina mężczyzn, którzy wymagają od kobiet pięknego wyglądu. To dlaczego w pismach oferujących diety jako rozwiązanie problemów życiowych redaktorkami naczelnymi są zawsze babki w pismach kobiecych? Kompletny bezsens, ale we wszystkich babskich pismach babki są redaktorkami naczelnymi. No to męska opresja. Że one te stanowiska pochłaptały wszystkie? Powinno być, tam powinien być gender wprowadzony i parytet. Czyli w babskich pismach połowa stanowisk powinni faceci objąć. I w dodatku, jeżeli połowa to są feminichy, to tacy konserwatywni faceci jak ja powinni objąć połowę stanowisk w pismach kobiecych. A wie pan, że nawet jakaś szwedzka badaczka gender obliczyła, że jakby był taki równy, idealnie równy rynek pracy, to bardzo by się podniosło PKB, nawet o 20% w Polsce. I co teraz, bo to jakaś dygresja, która no bo mówił pan poleciała właśnie, że powyżej mojej pokrywki. W gazetach powinny pracować i kobiety, i mężczyźni w damskich. Nie, to był przykład takiego rozwalenia koncepcji zbudowanej na fałszu. Wprowadzanie parytetu jest fałszywą koncepcją. I teraz można szybko tym genderystkom wykazać, bo one się cieszą, że w pismach kobiecych redaktorkami zostały wreszcie kobiety w tym świecie opresji męskiej. A jak się zrobi statystykę, to więcej jest redaktorów naczelnych kobiet w Polsce niż facetów. Chociażby z tego tytułu, że więcej jest pisemek takich płochych, babskich niż męskich. W ogóle jest, w przyrodzie jest więcej pism dla kobiet. To jest wprawdzie bardzo ciekawa rozmowa, ale muszę ją przerwać.